nie zrobicie. Gargamel może co najwyżej nagrać z nimi odcinek z Minecrafta po roście Freeza, GGWP zazdroszczę. Co prawda sporo widzów w komentarzach chciałoby dostać jakieś wyjaśnienia i odniesienie ekipy do tych wszystkich zarzutów, ale ja wam mogę zagwarantować i wstawiam tutaj kurde mojego kałacha ASG, że nic od ekipy w tej sprawie się nie pojawi. Ekipa jednak jest tego świetnie świadoma, że gdyby odnieśli się do tej sprawy na swoich socialach, gdzie jednak mają milionowe zasięgi, to ktoś nowy mógłby się dowiedzieć o tej sprawie, obejrzeć film Wardęgi. Czy ja wam powiem tak, moje zdanie, nie? Uważam, że to jest nieodnoszenie się do tego, gdzie są poważne zarzuty, zarzut kradzieży własności intelektualnej i tak dalej, i nieodnoszenie się do tego, to jest po prostu pokazanie, że się ma w piździe własnych widzów. Bo to nie tyle ja chcę się odnieść, chcę tego, żeby się oni odnieśli, tylko ich własni widzowie na Twitterze mówią, ej, może się jakoś odniesiecie i tak dalej, a oni mają wyjebane. I ja w ogóle sobie myślę, że tak do końca kurwa nie powinno być, że wiecie, tutaj wychodzą informacje o tym, że ktoś coś w Stanach na przykład tak nie ma, nie? W Stanach jak ktoś coś odpierdoli, to nagrywa film z tłumaczeniem i się z tego tłumaczy. W Polsce się tak przyjęło, że a wyjebane kurwa, zaraz ludzie zapomną. I tak jest, że ludzie zapominają, ale trzeba to kurwa zmienić, moi drodzy. Tutaj ja wielokrotnie podawałem Natsu jako dobry przykład. Natsu kurwa miała potężną dramę, odniosła się i naprawdę dziewczyna fajnie to rozegrała. Trzeba kurwa powołać Imperium Galaktyczne, moi drodzy. Poczekajcie tutaj. Imperium Galaktyczne. Tak umiera demokracja. Obalić sen. Moje życie pozostawił mnie okaleczony. Była takie zapewnienia. Pika będzie nie zagrożonego. O! Trzeba kurwa stworzyć Discorda watachańskiego. Trzeba stworzyć Discorda watachańskiego. Zebrać kurwa 10 tysięcy żołnierzy i którzy nie pozwolą influencerom, tym wszystkim influencerkom, które kurwa sprzedają scam, które robią przekręty. Nie może być tak, że uchodzi wszystko na sucho, że ona kurwa odpierdala coś, jakaś influencerka reklamuje scam. I chuj. O, nagrali sobie, niech tam Rewo sobie popierdoli, niech tam Wardęga sobie popierdoli. Wyjebane mam. Jutro będę reklamowała kolejny, bo do tego doszło, że jedna reklamuje, dostaje dramę, a za tydzień reklamuje to samo ta jakaś inna, nie? I to jest kurewsko nie fair w stosunku do widzów. Do widzów, bo to pokazuje, że one mają to w piździe. To pokazuje, że one chcą tylko zarabiać hajs, karawana idzie dalej, a chcą trzepać hajs, a mają widzów w piździe. Tak to kurwa wygląda. I trzeba powołać coś takiego. I wtedy, jak te 5 tysięcy czy 10 tysięcy osób będzie kurwa wchodziło, że na przykład jakaś influencerka nagle ma współpracę z Coca-Colą, a my kurwa najeżdżamy Coca-Colę i tak dalej, to w końcu te influencerki powiedzą, nie no, już nie będę reklamowała skamu, bo kurwa później się to za mną ciągnie przez pół roku i ja nie mogę nic zrobić kurwa, bo oni są za mną wszędzie, nie? Tylko wtedy te influencerki się zmienią, bo to co kurwa zrobiła Versov, że ja wam pokażę. Wyszło, że ona skopiowała logo, nie? I tak dalej. A patrzcie, kurwa, ta dziewczyna, zero kurwa skruchy. Zero jakiejkolwiek skruchy. Ja na przykład byłem przekonany, że ona dzisiaj wrzuci film, że się odnosi do tego. Bo nagrała wczoraj coś takiego. Chciałam, żebyście mogli... Mogę. O tak, rozkminiłaś. Ona tą zabawkę rozgryza. A, ona usunęła to, usunęła. Mogę. Ja mam zgrane. A nie, tutaj jest, dobra. Druga w nocy jest. Patrzcie, jest drama, nie? Laska skopiowała komuś logo i tak dalej, a ona, patrzcie, uśmiechnięta i tak. Tutaj dogrywam dźwięk do filmu i ogarniam film na jutro, który leci o 14, także musicie koniecznie to zobaczyć, bo będzie film takiego, jakiego jeszcze nie było na moim kanale i się mega z niego cieszę. Także koniecznie musicie być. Ona ma wypierdolony. Ukradła mi chuj. Mogę? Co? Bogatemu zabronisz? Wyjebane mam. Ona wrzuca film, myślałem, że będzie wrzucała odniesienie. A ona dzisiaj wrzuca kurwa film, że ona sobie nurkuje. Ona wrzuca film, że sobie nurkuje. Moja robota jest kurwa bez sensu. Totalnie bez sensu. Bo oni mają w piździe widzów i mają totalnie w dupie. Odjebali coś? Wyszło na jaw? I chuj. Karawana jedzie dalej. To jest niepoważne, to jest niepoważne. W chuj to jest niepoważne. Według mnie. Bo wystarczy przeczytać ten... oni się śmieją w twarz. Oni się kurwa śmieją w twarz. I powiem wam tak, znacie mnie na tyle już
Czy takie śmianie w twarz myślicie, że im wyjdzie na dobre? Eskalacja. To jest kurwa jedyne, co się może wydarzyć. Na tym Twitterze, nie? No, freeze. Okej, na początku to było śmieszne, ale później myślałem, że oni się jakoś tam odniosą. Wiecie, jest film, że coś tutaj macie udowodnione, a ziomek pisze zazdro tego wulkanu w tle. I to jest całe odniesienie do sytuacji. I chuj, że wyjebane, karawana jedzie dalej. Mówię wam, powołamy galaktyczne Imperium Watachańskie. I będziemy robić, bo wiecie, ja wam powiem coś ciekawego, nie? Wersow ma wyjebane, jeśli chodzi o kanał YouTube. Tutaj są komentarze negatywne, ona ich nie usuwa. Masz rację, trzeba zrobić Discord i dojeżdżać. Tak, tak. Ale na Instagramie ona usuwa komentarze. Ona jakoś bardzo dba o ten Instagram, żeby na Instagramie tam kompletnie nie było nic złego. Bo wiecie dlaczego? Bo z markami współpracuje na Instagramie. Z markami. I jakby stworzyć właśnie taką grupę, że będziemy to nie może być tak, że wiecie, jest nagrany film i koniec. I jakby mówimy, no chuj, każdy popełnia błąd, karawana jedzie dalej. I te influencerki, no chuj, dzisiaj reklamowałem taki scam, jutro będę, za 2 tygodnie będę reklamowała inny, trochę popierdolą, później sobie znowu zarobię z czegoś. No nie może tak być. One muszą odczuć jakąkolwiek konsekwencję. Bo inaczej będziemy wszyscy... To jest kurwa też dla dobra internetu polskiego, bo to w Polsce chyba tylko takie się kurwa dzieją. Jak są dramy jakieś w Stanach, to oni kurwa nagrywają tłumaczenia, bo oni realnie tracą widzów na dramach, a w Polsce czegoś takiego nie ma.